Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie powstał w 1818 roku i jest najstarszym publicznym zbiorem grafiki i rysunku na ziemiach polskich. W jego zasobach znalazły się zarówno kolekcje historyczne, XVIII-wieczne, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Kostki-Potockiego, jak również zbiory nowsze, m.in. znakomita kolekcja Henryka Gromana, obejmująca grafikę i rysunek przełomu wieku XIX i XX. Wizytówką tak renomowanej kolekcji powinny być zawsze publikowane profesjonalne katalogi zbiorów. One mają dwa główne zadania. Po pierwsze, naukowe opracowanie kolekcji zgodne z aktualnym stanem badań, stanem wiedzy i metodyką dziedziny oraz jak najszersze upowszechnienie informacji o kolekcji, a tym samym inicjowanie następnych badań w środowisku międzynarodowym. Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który został przyznany czterem osobom zespołowi z gabinetu Rycin, możliwe było przeprowadzenie kompleksowych badań, opracowanie i wydanie drukiem katalogów obejmujących cztery zasadnicze części zespołu. Rysunek dawny, obcy i polski, rysunek architektoniczny i grafikę dawną, obcą. Naukowe opracowanie własnych kolekcji dzieł na papierze, rysunku i grafiki nie jest niemożliwe bez studiowania kolekcji w innych zbiorach, ponieważ jest to podstawowa metoda badawcza. Dostęp online do wielu kolekcji jest zaledwie punktem wyjścia. Niezbędne są studyjne pobyty badawcze, które umożliwił grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Opublikowany katalog nie zamyka badań nad rysunkami Tylmana. Wręcz przeciwnie, udostępnienie ich szerokiej rzeszy badaczy krajowych i zagranicznych może nadać tym badaniom nowy impuls. Uwzględnienie rycin Bechamów z naszego zbioru i włączenie ich do tomu Nowego Holsteina, z którego korzystają badacze na całym świecie, jest niezwykle ważne i było dla mnie dużą motywacją również w pracy nad moim własnym katalogiem. Niekiedy kroczymy prostą ścieżką wytyczoną przez poprzedniczki i poprzedników, kiedy indziej przecieramy zupełnie nowe szlaki. Nierzadko kręta droga prowadzi nas na manowce, czasem zaś, klucząc, docieramy do celu. Ale zawsze podróż jest wspaniałą przygodą.